Witam i na początku chciałem Wam bardzo podziękować za to, że udało mi się wbić w końcu 400 subskrypcji. Specjalnego jakiegoś specjalna nie będzie tutaj z okazji tej liczby, bo bijemy cały czas do oczywiście pierwszego tysiaka, no i 500, więc jak będzie 500, to pojawi się taki większy specjal, zobaczymy co tam będzie, może gdzieś tam w metrze, polatamy nad metrem, jakimiś stacjami metra, czy nie wiadomo co. Natomiast tak to wygląda. Natomiast co tu dużo mówić, dziękuję bardzo, no i mam nadzieję, że idziemy dalej. I że się nie będziemy zatrzymywać. No już niedługo kolejny zresztą odcinek to będzie scenariusz, więc powinno być co najmniej bardzo ciekawy. Mniejsza z tym, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Witam Was tutaj, cześć, witam wzdłuż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Streetcar z PlayStation 4. Mass Transit, Green Cities, Park Life, Industries, Campus, no i Sunset Harbor. Także tak wygląda tutaj, oczywiście jest więcej dodatków, bo jeszcze to jest Natural Disasters. I właściwie, tak, Natural Disasters to dzisiejszy odcinek jest głównie mu poświęcony. Ale zanim Natural Disasters, to my się zajmiemy jeszcze jedną rzeczą, która w tym mieście wymaga no co najmniej długoterminowego naprawy, a właściwie pracy nad tym. Mówię tu oczywiście o puszczeniu rakiety. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz. A druga, ważniejsza rzecz, którą dzisiaj zrobimy, i to właściwie od początku to będzie teraz, i później na przykład zajmiemy się przygotowaniem do katastrof, bo to będzie stosunkowo krótkie. To będzie przejrzenie tego całego tabeli z wszystkimi liniami tam, z, nie wiem, żadnych trojusów. Wszystkimi liniami, wszystkim tutaj, proszę bardzo, tym się zajmiemy, aby to wszystko było tak rozdyscyplinowane, żeby tyle jeździło, ile jest potrzebne. No, dużo mamy autobusów turystycznych. No i może jakąś jeszcze ewentualnie na autobusy turystyczne mogę wziąć. I jak zobaczę gdzieś jakiś korek, to mogę też się zająć, ale to jest tak bardziej już ostateczne coś. Proszę bardzo. Rakieta nasza poszła do góry i leci. I tak, dzisiaj się zajmiemy katastrofami. Kolejny odcinek to będzie timelapse z całego naszego miasta. Taki podsumowujący to wszystko tutaj, jak to pięknie wygląda. On się pojawi prawdopodobnie za tydzień, ten timelapse. I później dam Wam dokładną informację, kiedy, gdzie i co i jak będzie live'ik ze super destrukcji tego miasta. No to będzie naprawdę jedna z największych destrukcji, bo tu nawet snowfallowe miasto nie było aż tak ogromne i tak rozległe. Tu jest właściwie nie ma wolnego miejsca. No, chyba że będziemy tutaj coś robić na wodzie, ale były plany, żeby stworzyć jakąś tutaj wyspę, ale ostatecznie tego nie ma, ponieważ no, mamy tutaj tą wyspę już jedną, więc jedna wyspa wystarczy nam spokojnie. W teorii to też jest wyspa, tylko z kanału stworzona, ale jak ktoś chce, to może, tak? W sumie jak popatrzeć, to też jest ta wyspa jedna, bo tutaj to też jest tym kanałem oddzielone. No, jak tak idąc, to tutaj jeszcze więcej znajdę. Mniejsza z tym. Lecimy z ustawieniem transportu i tutaj się widzę, że coś spaliło. Mamy już pierwszą katastrofę. Bardzo taksy. Lecimy. To będzie taki timelapse przyspieszony i tam co podciekawsze elementy może wam powycinam, bo tu nic ciekawego nie będzie. Tak mi się wydaje. A, jeszcze jedną rzecz, zanim zajmiemy się tym, bo już dwie linie zabiłem, ale mniejsza z tym. Zetknijmy sobie i zrobimy zrzut. Jak wygląda nasz transport tutaj, wydatki na niego i tego typu rzeczy i zyski. I zobaczymy, czy pod koniec tego wszystkiego to się zmieni. Ok. Także ja robię zrzut. Mamy dokładne łączne wydatki na cały transport, tutaj to wszystko. No i zobaczymy, czy po wszystkim to się zmieni. Więc lecimy. We'll be right back.
No i proszę bardzo, o, jakie ładne ujęcie na nasz park rozrywki. Proszę bardzo, tak to pięknie wygląda, ale mniejsza z moim gadaniem. Zrobiliśmy wszystko, wszystkie linie komunikacyjne w naszym mieście przerobiliśmy, dodaliśmy też parę, najwięcej tutaj linii autobusowych dodaliśmy, bo wiecie, trzeba było tego typu rzeczy tutaj poprzeglądać, no i oczywiście poddodawać. Linie kolejowe tam trochę lekko się zmieniły, metro tutaj się zostało wydłużone, ponieważ się okazało, że tutaj była stacja, gdzie się metro kończyło, a z kolei tutaj była taka krótka trzystacjowa linia. Więc ja, co dużo nie mówić, czekajcie, podejrzyjmy sobie na tej mapie. O, więc ja sobie puściłem tą linię metra, żeby ona jechała sobie tutaj, tutaj. Tutaj z jedną nową stacją, tutaj z drugą nową stacją i przejeżdżała tutaj do zoo. Także to jest jedna rzecz, którą zmieniliśmy. Puściliśmy też linię metra stąd. Tutaj jedzie ze stacją tutaj. Zobaczmy, czy ktoś z niej korzysta. No, ludzie korzystają, to bardzo mnie cieszy. I ona jedzie dalej, sobie tutaj wyjeżdża do tej stacji, o, tutaj. No jest krótka co prawda ta stacja, ale nie będziemy tutaj zrzędzić. I poza tym z drugiej strony tak samo nasze metro, bo tutaj te lotniska nie były podłączone liniami metra pod ziemią. No to zmieniliśmy i jest tutaj jeszcze jedna trasa tutaj, przez taką stację. Tutaj ludzie się bardzo ucieszyli. I to jedzie sobie na koniec tutaj do wymijania w tym rejonie. Poza tym multum parę nowych linii sterowcowych, dzięki czemu udało mi się wbić 10 linii sterowcowych na całe miasto. Więc no, w teorii powinniśmy widzieć ich dużo latających dookoła miasta, ale w praktyce jest ich dosyć dużo też mniej, no bo wszystko zostało no, pomniejszone o ilość budżetu. Jedna linia chyba jest tam tramwajowa, która faktycznie, czy tam kolejowa, która faktycznie miała mieć więcej procent. Nie. To była jedna linia tramwajowa, która była ponad procenty, gdzie faktycznie to było przydatne. Oczywiście jednym wielkim mega centrum przesiadkowym jest tutaj ten węzeł. Tu są tramwaje, metro, drugie metro, no i pociągi. Tu jest, nie wiem, czy i koleje oczywiście jednoszynowa, autobusy też. W sensie autobusy są tutaj, no i tu już są jeszcze sterowce i kolej linowa, więc tu jest właściwie prawie wszystko, perpetuum mobile. No dworzec ten, no nie muszę nawet mówić tak, że jest używany, to jest pewne w 100%. Natomiast ten dworzec był po prostu też bardzo używany i jak może część z Was pamięta, tutaj się zawsze robiły korki. Mi się udało to zaradzić dzięki wykorzystaniu tutaj tunelu i tu ich pociąg po prostu wjeżdża na drugi tor. Więc sobie teraz zetknijmy na te pociągi, które tutaj jeździły i zobaczycie, o co mi chodzi. Mamy tutaj dwie linie, to było powiększone tutaj specjalnie, żeby to lepiej działało. I teraz to musimy znaleźć. Tak, proszę bardzo, mamy pierwszą linię. Zazwyczaj tutaj było tłumy ludzi przez to, że stali w korku. Teraz możemy nawet jeszcze zmniejszyć tutaj budżet na tą linię, bo spokojnie to wszystko będzie wydawać. Nawet bym powiedział, że jeszcze tyle. No spokojnie, możemy o tyle chociaż to właściwie do 100 wydaje. Dalej druga linia pociągowa, która tutaj jest. O, tu właśnie poszedłem, widzę. Jest ona tutaj. I ta linia też już jest ograniczona trochę bardzo, ale nie będziemy jej tutaj bardziej zmniejszać, bo i tak tutaj jest wykorzystywana. No to teraz możecie obstawiać, czy zarabiamy więcej, jak to wygląda w naszych statystykach. No ja jestem... Ja nie powiem wam teraz, jak to wygląda. Zrobię tylko sobie zrzut i później porównam to. Ale już widzę, że się 6 tysięcy wydatki zmalały z tutaj, z komunikacji. Nie wiem, czy więcej zarabiamy, czy mniej zarabiamy. To możecie sobie sami zobaczyć. No, to bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, idąc dalej, oczywiście jeszcze mamy katastrofy do zrobienia, ale najpierw przyjrzyjmy sobie cały schemat i plany wszystkie mapy. W sensie, może poza takimi wiadomymi, bo tak, prąd, no to wiadomo, nasze miasto jest w 100% z prądem dobrze zrobione. Woda, tak samo, tutaj jest nawet za dużo wody. Dalej, policja, no to policja już jest dobrze chyba na całym terenie całego miasta rozlokowana i nie mamy z tym żadnych, tak mi się wydaje, przynajmniej problemów. Dalej, straż pożarna, no są w niektórych miejscach rejony jak tutaj, gdzie jest problematycznie i gorzej trochę. Ale to są w większości miasta, przynajmniej mniejszość, to jest głównie przemysł, czyli a przemysłem się trochę mniej przejmujemy. No tutaj też jest kiepsko, ale tutaj akurat co do tych rejonów nie mam po prostu cokolwiek tutaj zrobić, bo drzewka są zielone, a do tych budynków musiałbym tutaj wszędzie poustawiać inne budynki, więc to jest trochę trudne. Dalej, zdrowie, no to tak, jesteśmy bardzo zdrowi, ale tak na serio, no to zdrowie mamy po prostu
optymalne dzięki zastosowaniu nowego budynku, nowego. W sensie projektu właśnie tutaj jest właściwie wszystko dobrze. Usługi pogrzebowe też są na 100%, ciekawe. Opieka nad seniorami i dziećmi, no to tutaj wiadomo, to są budynki w większości nowe, ale one nie są nawet potrzebne, jeżeli mamy ten główny budynek, on to i tak się wszystkim zajmuje. Edukacja, no to wiadomo, mamy tutaj zderzacz hadronów, który uczy wszystkich z naszych studentów na całym, studentów i wszystko na terenie całego miasta. I biblioteki nie ma żadnej, jeżeli się zastanawiacie, czemu nie ma tutaj żadnej biblioteki, to jest proste. Kiedy zaczęliśmy najeźdźmy to miasto, czyli ponad rok temu, nie było jeszcze po prostu bibliotek. Nie było całego kampusa, nie było dużo dodatków, też industrii nie było. Nasi mieszkańcy, jak widzimy, są bardzo zadowoleni, bo 99% to mieszkańcy to są zadowoleni. 97% to przemysł też zadowolony jest, 96% trochę za nim biura. No i najgorzej 74% handel, ale to myślę dlatego, że po prostu często nie ma, za mało jest, no jak widzimy tutaj na przykład, ludzi, którzy by kupowali coś, no dokładnie. Populacja na to wszystko jest właściwie na najwyższym poziomie, bym powiedział. Bezrobocie 5%, no to możecie sobie popatrzeć na Polskę i powiedzieć, jak to wygląda. Dostępne miejsca pracy to jest 102, czyli w teorii każdy powinien znaleźć, bo zatrudnieni pracownicy to jest 85, populacja 166 tysięcy. No i macie tutaj dokładne przyrosty. Więcej ludzi umiera aktualnie niż się rodzi, czy przyjeżdża. No i jak widzimy, też są głównie rodziny, seniorzy i dorośli w budynkach. Aha. Można byłoby z tego jakieś większe rzeczy powyciągać, ale ja nie będę tutaj jakoś wyciągać nie wiadomo czego. Tu mamy więcej seniorów. No i oczywiście największą grupą społeczną są seniorzy w naszym mieście, ponieważ nasze miasto jest stare, 42%, dalej są dorośli, młodzi dorośli, nastolatki, no i dzieci. Nie wychodzimy, idziemy dalej. Wypoczynek, no to wypoczynek, obszary parkowe i tak dalej, to wszystko jest tutaj całkiem nieźle. Stadiony sportowe mamy jeden, nie, więcej stadionów sportowych, bo okazało się, że one zarabia, dzięki nim się zarabia. Miałem postawić więcej stadionów, mamy trzy. I to jest, dzięki temu jest ich tylko trzy, no bo nie miałem już pomysłu jakich więcej. Dziwne, że to nie jest wyświetlonego stadion sportowy, bo to jest przecież stadion piłki nożnej. Biblioteki, obszary parkowe, no i tak możemy sobie przejrzeć obszary. Mamy jeden obszar jakiś. Tak, ten obszar parkowy jest kompletną jakąś klapą. Nie wiem, czemu nikt nie chce z niego korzystać, ale możemy jeszcze tutaj coś takiego dociągnąć. Może ktoś z niego skorzysta. Dalej, jak patrzymy sobie, no to właściwie wszystkie parki są odjechane i dosyć dużo z nich korzysta. Najwięcej odwiedzających ma ten oto i park. Tak, to może niektórych dziwić, ale tak dokładnie, to ten park najwięcej zarabia. Tutaj jest po prostu dosyć dużo, on tutaj jest sporo ściągany. Dalej mamy kolejny park, to jest nasz rozrywka. Ciekawe, to bardzo dobrze, że tak dobrze tutaj zrobimy. Dalej jest ogród zoologiczny, to już jest 57 odwiedzających, ale to jest łącznie ile było. No i mamy też źle sobie radzić. No i dalej oczywiście jest dużo już takich mniejszych parków. Także idziemy dalej. Wartość gruntu na całym terenie miasta jest równomierna, ponieważ postawiliśmy sobie projekt Eden. Więc tutaj nie mamy co, kompletnie co gadać. I to tak wszędzie będzie wyglądać. Idziemy dalej. Poziomy. Możecie sobie popatrzeć. Większość jest na najwyższych poziomach. Właściwie bym powiedział, że wszystko jest na najwyższych poziomach. Import, export. No to wiadomo, handel będzie import i tak dalej. O, import towary, turystyka, tu jest ryba. No ryby nie mamy, ale wiadomo. Jak transport, no to możecie sobie zerknąć, tak. Najwięcej z transportu turyści korzystają. W teorii turyści, więc bardziej korzystają z komunikacji. Na pewno z metra dużo korzysta, ale z pociągów najwięcej korzysta turystów. A co do zwykłych pasażerów, czyli naszych mieszkańców ukochanych, najwięcej korzysta z metra. No, to dobrze wiedzieć. Dalej, korki. No to jak może wiecie, ja jestem z tych ludzi, którzy nie pozwalają na zbyt duże korki. No, wiadomo, są w niektórych miejscach, gdzie na przykład są zwalniacze czysto, no to przy nich nie ma. Są miejsca, gdzie są korki, których niewidoczne są, ale to wiadomo. No i jest przemysł, tak, którym się zbytnio nie zajmuje. Dlatego u nich są takie korki. No tutaj jest na przykład autobus i wtedy się robi korek. Ale ogólnie 82% na tak wielkie miasto,
które ma 165 tysięcy mieszkańców, to jest naprawdę całkiem nieźle. Bym tak to powiedział, jeszcze sobie zwyknijmy, czy gdzieś nie mamy jakiegoś większego problemu, ale z tego nie zwalczyć, to są zwalczone. Tutaj jest po prostu duży ruch autobusowy i mała droga, dlatego jest. To też jest tam różnie podchodzone. Skrzyżowania drogi tutaj jest dostosowywanie, więc to nie wchodzimy. Służba drogowa, stan dróg jest dobry. No poza wyjątkami, gdzie są mega korki, tak, to tam się szybko to wszystko kończy, ale ogólnie jest całkiem nieźle i są w niektórych miejscach. Dalej, odpady, no to oczywiście wysypiska i nasze tutaj nowe centrum. Ono to wszystko działa całkiem nieźle, więc nie mamy co do zastrzeżeń. Zanieczyszczenia nie ma żadnych, właściwie. Ponieważ wiadomo, że są niektóre przemysły, które zawsze coś produkują, jak ten tu i tutaj super przemysł, ale nie mamy zanieczyszczenia powietrza i wody pitnej, więc to jest ważne dzięki projektowi Eden. To jest bardzo dobry budynek, powiem wam, że to jest jedna z lepszych rzeczy. O, tu mamy taki kanion. Tego nie wiedziałem. Chciało mi brakować terenu i musiałem tam to stworzyć. Zaraz zobaczymy kolejną rzecz. Wiatry, no to wiadomo, tutaj jest duży wiatr, a ogólnie nasze miasto nie jest jakoś strasznie wieczne. Dzięki czemu, chociaż na lotnisko trochę jest już bardziej, tutaj nie jest na przykład, dzięki czemu nasi mieszkańcy nie chorują też tak często, no bo jeżeli nie ma wiatru dużego, no to nie przewietrzą się. No oczywiście na statku jak płynie się to wiadomo. Nasze miasto jest niestety bardzo głośne, to jest na minus. W niektórych dzielnicach udało mi się to zniwelować, jest ciszej, ale to pewnie przez to głównie, ile ja komunikacji wciskam na mały obszar kwadratowy. To jest po prostu straszne, tu jest na przykład prawie 100% hałasu. Jest jedna dzielnica, która jest dobra, ponieważ tutaj nie ma żadnej stacji metra. Jest tylko tramwaj, który jedzie, parę dzielnic małych handlowych i żadnej większej komunikacji, dlatego tutaj to tak dobrze działa. Jakbyśmy poszli tylko w tramwaj, trolejbusy i autobusy, to faktycznie moglibyśmy zejść do super cichego miasta, ale to jest trudne. Także jak widzicie, no niestety jest to głośne miasto. Dalej, jak patrzymy sobie na te zasoby naturalne, to w większości ropa to jest tam, gdzie mogłem, to jest wydobyta w całości, tutaj na przykład, i ogólnie jest całkiem nieźle. Idąc dalej, tak wygląda podział na dzielnicy. No, one nie są do końca ponazywane tak, jak bym chciał, ale już niech tak będzie, jak już to wygląda. Dalej idąc, o, bo na przykład tutaj nie ma dzielnicy, a to już jest błąd. I trzeba to dodać. No i się zajęliśmy, bo było dosyć dużo dzielnic, których nie było, na przykład tutaj był, to był cały obszar, którego nie było, tutaj te dolne części, też ich nie było w ogóle tutaj, no po prostu była trochę dramat z tym, ale na szczęście udało mi się już wszystko poprzestawiać, lotnisk też w ogóle nie było i tak dalej, więc teraz to już wygląda jak wygląda, czyli jak tak jak powinno wyglądać. No i idziemy dalej, ogrzewania w naszym mieście nie ma, więc nie patrzymy, detekcja wstrząsów, czyli już bardziej taki natural disasters. No i jak widzimy, jest prawie nieźle. Prawie robi dużą różnicę. Czyli trzeba nasz czujnik sejsmiczny. Wiele z was może kojarzyć ten budynek. To jest nasz przekaźnik prądu. Postawić tutaj. No i dzięki temu, proszę bardzo, tu jest dobrze. No i właściwie powinniśmy mieć na całej mapie nasze czujniki już dobrze porozkładane. Świetnie. Dalej, zasięg radia. No i tak, oczywiście jest parę rejonów, gdzie ten zasięg radia jest gorszy. No i jednym z nich jest tu, nasz park rozrywki. I pomimo tego, że tutaj jest jedna antena, ale ona jest bardzo na dole, no to my musimy tutaj postawić jeszcze jedną antenę. Postawimy tam jedną małą, bo te ogromne to są ogromne. No i ona będzie tutaj w środku w naszym parku rozrywki, jako taka dodatkowa atrakcja. No i zaraz zobaczymy. Powinno nam się odświeżyć i tu powinno będzie zielone. O, dokładnie. Czy jeszcze jest gdzieś jakiś problematyczny rejon? Nie, tutaj postawiłem jedną.
już kiedyś i tutaj też jest nieźle być dla nas już żaden problem, bym powiedział. Tu jest za dużo produktów. Dalej, ścieżki ewakuacyjne to z Franami się za chwilę zajmiemy, bo to jest droga długa i męka. Zniszczenia, czyli nasze budynki, które są do odbudowy, no to one są mniej więcej rozlokowane po całym mieście, więc nie powinno być z tym problemów. Wycieczki i miejsca turystyczne, no to widzimy, że nasze miasto jest wysoko turystyczne. Tak samo jak turystyka i tak dalej. I atrakcyjność. Nie wiem, czy ktoś różni. Może, bo w turystyce to przecież jeszcze mogą być jakieś sklepy i handel. Dalej, utrzymanie parków, no to ogólnie nasze parki nie są na podwyższonym etapie, ale to chyba od początku gry nie działało dobrze z Park Life'u, bo mam te budynki, które mają to niby naprawiać, ale nigdy one jakoś tak... chyba, że ich nie mam. Czekaj, ja nie widzę żadnego tego budynku. To trzeba go postawić. W takim wypadku trzeba postawić. Nie zauważyłem tego, że ja żadnego nie postawiłem tego. To jest specjalny budynek, który się pojawił. No właśnie. Że tak to jest z tymi specjalnymi budynkami. Oni je wymyślają, a później nikt z nich właściwie nie korzysta. Dobra, my byśmy mogli sobie tutaj to walnąć. Tutaj ten jeden. To jest ta meta. No ma, jeżeli to walniemy sobie w ten sposób, to mi tu spokojnie wejdzie i walnijmy sobie jeszcze gdzieś drugi. Gdzieś w tym rejonie. Tu jest drugi przemysł. No to... Przemysł to dobra lokalizacja na tego typu rzeczy. Tylko tą drogę trzeba tam dociągnąć później. Okej, okay. I straż pożarną przestawić na drugą stronę. Dobra, to mamy. W ogóle nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale niedługo już wszystkie odcinki... Tak, ja wiem, że z metra się nie pojawiałem często, ale wszystkie odcinki już z metra, zmiennicy i ogólnie wszystkie te warszawskie będą też nadawane z drona. Więc będzie można zobaczyć wszystko, jak to wygląda też z góry. Więc na pewno będzie trochę ciekawiej. Dobrze, zobaczmy, czy to będzie działać. Postawię dwa budynki i powinny się zacząć pojawiać pojazdy. Pojazdy w użyciu. Jeden. Ciekawe, ile on się pojawił. A, jedzie, jedzie. Zobaczcie. One bardzo ciekawie wyglądają. Jedzie dobie kupułę. No dobrze, bardzo dobry. Daleko masz trochę, ale niech ci będzie. Ja myślałem, że te budynki, ich jest więcej, ale najwyraźniej nie było ich. To później sobie zerkniemy jeszcze, czy to... Znaczy, wtedy parki wtedy działają lepiej i mają większą atrakcyjność. To jest oczywiście tylko czysta teoria, a w praktyce to nie wiem, czy to tak działa, ale zawsze. Obszary przemysłowe, no to mamy parę obszarów przemysłowych. Ropa i tak dalej. Mamy jeden obszar przemysłowy, ten, i on zarabia 6 tysięcy. On nam miał pomóc tutaj, no i właściwie pomógł rozruszać trochę tą gospodarkę, żeby były jakieś pieniądze. Dalej mamy przemysł rybołówstwo, no i właśnie ponieważ to jest to miasto, to mamy tutaj niesamowite rzeczy, a mianowicie mamy tutaj połów tuńczyka. Tak, to jest to, co w industrii jest niewykonalne, to tu mamy połów tuńczyka. Nie wiem jakim cudem. Ja się zastanawiam, czy to ma coś związek, czekajcie, z tym, że tu jest tak głęboko. Nie, to nie jest tak głęboko. No to nie wiem, to ja już naprawdę nie wiem, na jakiej zasadzie działa tuńczyk. Już naprawdę wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia. No bo w teorii niektórych miejscach jest, a czy czasami go nie ma. No tu w teorii moglibyśmy robić połowę wszystkiego poza sandalami, które tutaj by tylko mogły, bo tu wszędzie woda płynie. Czekaj, jestem ciekawy jednej rzeczy. Naprawdę jestem ciekawy. Czy kanał to miejsce, gdzie można wpłynąć... No jest tutaj woda przecież. Wiecie, co mi chodzi. Czy można nabić połowę z kanałów? To byłoby co najmniej śmieszne, ale... To jest CD kanał jest. Nie, nie chcę. Jest, że wymagana woda, ale tu chodzi mu o to, że dno jest sztuczne. Dobra, to chociaż tyle jest realistycznego. No i poczta w całym mieście jest oczywiście jak najlepiej rozwożona. Tutaj jest jedyny problem, no bo... No... Jakby powiedzieć, nie ma jak tutaj dojechać inna poczta, bo to jest całkowicie odcięte od całego świata, więc... Dobrze, no to jak widzimy, wszystko jest tutaj całkiem nieźle, więc my przechodzimy teraz do timelapse'a, w którym będziemy stawiać schrony na terenie całego miasta. To chwilę potrwa, więc to będzie jakiś kolejny timelapse.
No i oto mamy już w całym naszym mieście wszystko właściwie zabezpieczone przed przypadkowym jakimś tam kataklizmem czy czymkolwiek. Wiecie jak to jest, no różne rzeczy czyhają na miasta, jakieś na przykład live, w którym mamy destrukcje czy inne rzeczy. Jak chcecie zobaczyć, proszę bardzo, mogę wam pokazać dokładnie. Przy okazji tutaj przy rybie mieliśmy sprawdzić czy nasze parki są różowe. No i tak, zobaczcie, zaczęły niektóre być bardziej różowe. Czyli faktycznie to zaczęło działać. No to warto jednak te budynki stawiać, bo faktycznie to tamte kolorki się zmieniają. Pamiętam, że na początku był jakiś bug, że to się nic nie działo z tym, ale najwyraźniej już to zostało naprawione. Jak widzicie, na terenie całego miasta właściwie nie ma rejonu, gdzie nie byłoby jakiegoś właśnie możliwości schronienia się. Jest multum schronów, niestety nie ma liczby ich, ale jest ich o wiele, wiele. Strasznie jest ich po prostu dużo. Nawet tutaj na górze postawiłem jeden. A co tam w sumie? Tylko tutaj nie wiem skąd tutaj się te surowce będą brać, no bo wiadomo, to jest zupełnie inna lokalizacja. Zerknijmy sobie teraz tylko w statystyki miasta i wam pokażę jedną rzecz. Powinniśmy mieć to tutaj zmianę w strukturze. To jest na samej dole. Na samym dole katastrofy, ofiary katastrofy, zawalone, zniszczone budynki. A nie, myślałem, że będzie liczba miejsc, bo tak, katastrofy, no to wiadomo, kiedyś były, później w ogóle wyłączyliśmy je. Myślałem, że będzie gdzieś wskaźnik, ile mamy miejsca w schronach. Szkoda, że go nie ma. No, no cóż. Dobra, no to mniejsza z tym. Jak widzimy, wygląda nasze miasto. I co tu dużo mówić, już wkrótce, bo w kolejnym odcinku będzie mega timelapse, w którym podsumujemy sobie to wszystko. No, to miasto ma ponad rok, z tego co mi się kojarzy. Po prostu bardzo długo tutaj kręcimy się, więc będzie jeden, podam wam, kiedy będzie live'ik z ostatecznej destrukcji tego miasta. To się do tego miasta wrócimy jeszcze tylko w jednym odcinku, do postawienia tego budynku, do krypty Dnia Zagłady, bo to jest miasto Natural Disasters. Ale to będzie jedyny raz, kiedy tutaj jeszcze wrócimy. Jako takie podsumowanie
że tutaj właściwie jest wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie go górę. Taki bardziej tutaj uzupełniający te wszystkie rzeczy, no i oczywiście przygotowujący do katastrof rzecz jasna. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale. Tylko nie mów, że już mogę puścić drugą rakietę w tym samym odcinku. No, proszę bardzo. Tylko byśmy zmienili... Oż, już jedna poleciała. O złej nazwie. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze. Nie. Avizo to będzie 11. Nema, udało się. Świetnie. Avizo 10 niestety nie wystartowało, bo wystartowało coś innego. Ale proszę bardzo, mamy rakietę. Mamy. I teraz tylko przyspieszmy na maksa. I wystartujemy sobie z rakietą, polecimy i zakończymy ten odcinek. Jeszcze nie, chyba nie lecieliśmy w tym mieście z rakietą. O, czekaj. Tak, to będzie najlepiej wyglądać. Mamy widoczki. Rakieta ruszyła. A my kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć!